Witajcie. Chciałem wam pokazać mój pojedynek z graczem Daniel 292. Jest on ciekawy o tyle, że Daniel wskoczył na mnie znienacka w momencie, kiedy myślałem, że już uciekłem w bezpieczne miejsce za linię swoich sojuszników. Przy okazji pojedynek też ten pokazuje, że ślepa chęć zemsty często nie jest najlepszym wyborem. Zaczyna się od ucieczki przed namiętnym niegoniącym, co to było, włoski chyba G50. I potem właśnie mnie ten Daniel z góry napadł. No ale zobaczcie sami. W momencie, kiedy siedzi mi coś na ogonie, mam wypracowany sposób poruszania myszką tak, no żeby po prostu nie lecieć prosto, a zarazem nie robić gwałtownych manewrów i nie tracić prędkości. No i widzicie, dzięki temu G50 zostaje daleko w tyle. O, a tutaj się zbliża Daniel. Jak tylko go zobaczyłem, zrobiłem szybkiego snaprola po to, żeby zejść mu z linii strzału. W tym momencie jeszcze nie bardzo wiedziałem, co to jest. I zacząłem przechodzić do nożyc. No niestety przeciwnik miał potężną przewagę pozycji. Dlatego ja się tu starałem wywijać jak tylko mogłem nożycami, chinerikami. I przede wszystkim, żeby go zobaczyć, gdzie on się w danej chwili znajduje, bo z tym był z początku pewien problem. Kolejny Hinerikomi. O, chyba w tym momencie się zorientowałem, że to jest Ki-61, który silnika tak mocnego jak Ki-44 nie ma. No i zacząłem go wyciągać w górę bardzo ostrą climbing spiral i używałem steru kierunku, żeby zacieśniać skręt. No i po chwili przyniosło to efekt, bo przeciwnik stracił energię. Jeszcze od mojej pelotki dostał. Na szczęście go drasnąłem, także fraga zaliczyło mnie, a nie artylerii przeciwlotniczej. O, a tu jeszcze mnie jebnęła własna pelotka, żeby było zabawniej. No i tak się ten pojedynek skończył. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.